Dzień dobry, Aleksandra Rybińska, witam w telewizji w polsce.pl i zapraszam na przegląd prasy zagranicznej, ostatni już przed świętami. Zaczynamy od agencji Bloomberg, która zastanawia się nad tym, jakie koszta poniesie za sobą spór polski z Brukselą. Oczywiście chodzi o spór o praworządność, no i jak pisze amerykański portal. Te koszta tego sporu będą rosły w najbliższym czasie to zderzenie z Brukselą, jak czytamy na łamach Bloomberga w sprawie właśnie obsady stanowisk sędziowskich, jak dotąd no, nie było, był zbyt kosztowny dla strony polskiej i yy, Jedyne co się stało, to jest to, że Polska po prostu utraciła status odpowiedzialnego partnera i członka Unii Europejskiej, na którego można liczyć. No i oczywiście doszło do kilku ostrych wymian zdań między innymi z Francją i z Niemcami, ale wobec chaosu Brexitu i także sporu z Włochami wokół włoskiego budżetu, to Rzekomo, według Bloomberga, pokazują te wszystkie spory, że sprawy mogą szybko eskalować i koszty takiego zdarzenia mogą wzrosnąć. Niemcy bowiem chcą powiązać wypłaty funduszy unijnych z demokratycznymi, z zachowaniem demokratycznych wartości, takich jak niezależność sądów i także widać próby ograniczenia wolnego przepływu osób, usług i towarów, ponieważ no cóż, Niemcy chociażby wprowadzili, podwyższyli płacę minimalną dla kierowców tirów, co oczywiście uderzyła wartą 57 miliardów euro lo, branżę logistyczną w Polsce Polska ma 40% rynku transportowego w Europie podkreśla Bloomberg. No i tu widać, że po latach budowa tak naprawdę podkopywania własnych strategicznych interesów. Czytamy na łamach Bloomberga. To jest wypowiedź zresztą eksperta think tanku Marcina Zaborowskiego. A więc po trzech latach podkopywania strategicznych interesów Polski, zdolność Polski do budowania koalicji w Unii Europejskiej jest bliska zeru w przypadku większości spraw. Polska jest w konflikcie nie tylko z Unią, ale także z Francją, z Niemcami, a właśnie te dwa kraje będą decydowały o. Przyszłości Unii Europejskiej, a także o kształcie przyszłego budżetu unijnego przekonuje Zaborowski. No i według Bloomberga może się to oczywiście także odbić na kosztach obsługi polskiego długu oraz na zagranicznych inwestycjach w Polsce, że jak na razie zagraniczni inwestorzy wydają się ignorować ryzyko wywodzące się od podporządkowanego Politycznym, politycznym elitą, systemie, sądownictwa, ale że to może się zmienić i wtedy te koszta właśnie, te koszta sporu z Brukselą i z Unią Europejską będą dla Polski coraz wyższe. No i tu mamy kolejną wypowiedź kolejnego eksperta, który mówi, że Węgry, Polska i Republika Czeska coraz bardziej skłaniają się ku protekcjonizmowi i skrajnie prawicowemu nacjonalizmowi, tworzą bariery i przypominają coraz bardziej podejście rosyjskie, rosyjskie do zarządzania państwem raczej niż podejście unijne. No i tu portal przytacza wypowiedzi m.in. prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który mówił o nacjonalizmie jako zdradzie unijnych wartości. No i oczywiście także marsz niepodległości tutaj znalazł swoje miejsce w tym artykule, który miał być właśnie wyrazem tego skrajnie prawicowego nacjonalizmu, w którego mamy popadać wraz z naszymi wschodnioeuropejskimi sąsiadami. No i oczywiście portal wspomina, że polski rząd odpiera wszystkie te zarzuty mówi, że 5% wzrostu gospodarczego oraz zmniejszający się deficyt budżetowy dzięki Luki Watowskiej, że to tak naprawdę oznacza, że Polska przychodzi gospodarczy cud. I że oczywiście według Bloomberga to prawda, bo od 2004 roku wejście do Unii Europejskiej były kraj komunistyczny. Lepiej sobie radził niż inne, ponieważ uchodził jako model demokracji i ekonomicznej transformacji. Polska była symbolem tego, czego Unia Europejska, czego, co Unia Europejska chciała osiągnąć zamykając lukę między Wschodem a Zachodem, ale ostatnie trzy lata zniszczyły całkowicie ten wizerunek, twierdzi Bloomberg, powołując się na wysoko postawionego urzędnika uniwerskiego. Nie chce podać swojego nazwiska, chce pozostać anonimowym. Te ostatnie, jak twierdzi ten anonimowy urzędnik unijny, te ostatnie. No, yy, środki zastosowane wobec Polski, to yy, no, w nich nie chodzi o to, żeby kogokolwiek yy, ukarać, ale to jest <laughs> konsekwencją tego, że Polska nie chciała uczestniczyć przede wszystkim w głównych, centralnych projektach unijnych, jak chociażby projekt euro oraz wspólną obronność, czyli armię europejską, o której cały czas mówi prezydent Francji Emmanuel Macron. No i tutaj portal ostrzega, że to wszystko będzie bardzo kosztowne na długą metę. Inwestorzy, którzy no jak na razie jeszcze się nie wycofują, to w niektórych przypadkach, tutaj mówi Marcin Matczak, profesor z Uniwersytetu Warszawskiego, że niektóre międzynarodowe korporacje po prostu wstrzymują decyzję w sprawie inwestycji albo nie są pewni, czy mogą uzyskać sprawiedliwość w polskich sądach. I to jest agencja Bloomberg na temat perspektyw dalszego sporu Polski z Brukselą. I mamy kolejny temat. Także Die Welt pochyliła się nad Polską, ale to w zupełnie innym. W wymiarze, jak twierdzi niemiecki dziennik, polskie firmy boją się odpływu e, Ukraińców. A dlaczego się boją? No bo e, Niemcy chcą nam tych Ukraińców odebrać. Niemieckim firmom brakuje rąk do pracy, pisze gazeta. Przyjęty przez rząd w Berlinie projekt ustawy ma ułatwić podejmowanie pracy obywatelom krajów spoza UE w Niemczech. A i Polska obawia się odpływu Ukraińców skuszonych wyższymi zarobkami. I tutaj gazeta przytacza. Wypowiedź rzecznika Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Jakuba Binkowskiego, który mówi: Nasz umiarkowany scenariusz, który uważamy za realistyczny, przewiduje odpływ z polskiego rynku pracy nawet do 500 tysięcy Ukraińców. W przypadku scenariusza pesymistycznego ubytek będzie dwukrotnie wyższy. Jego zdaniem z Polski do Niemiec wyjadą przede wszystkim ci Ukraińcy, którzy zarabiają poniżej przeciętnej i nie mają rodzin. Ukraińscy pracownicy zarabiający dobrze prawdopodobnie zostaną w Polsce. No, y, związek obawia się, że po wprowadzeniu w życie ustawy migracyjnej, na którą niemiecki rząd intensywnie pracuje, Niemcy będą bez zbędnych biurokratycznych przeszkód, uznawać kwalifikacje zawodowe osób spoza UE y, y, będą pracowników z tych krajów werbować i oferować im pomoc w nauce języko, a to może y, y, skusić rzeczywiście sporo Ukraińców, tym bardziej, że kiedy im się kontrakty skończą, kontrakty na pracę, no to bardzo często będą mogli zostać w Niemczech i zaciągnąć zasiłki. I te zasiłki oczywiście będą o wiele wyższe niż w Polsce, a w Polsce jest troszeczkę tak, że jak nie, nie pracuje, to trzeba wrócić do swojego kraju pochodzenia. A więc ta perspektywa wyjazdu do Niemiec może być dla ukraińców bardzo pociągająca. No i to znaczy, że polska gospodarka jest skazana na siłę roboczą z zagranicy. W Polsce mieszka około 2 milionów ukraińców, z których Większość jest emigrantami ekonomicznymi. Polskim firmom brakuje rąk do pracy, ponieważ wielu Polaków wyemigrowało za granicę. Na naturalny pozostaje w Polsce niski. No i w tej sytuacji Związek Przedsiębiorców i Pracodawców domaga się od rządu polskiego sprowadzenia do kraju większej ilości imigrantów. Tutaj w artykule w Die nie jest napisane z jakich krajów i uproszczenia przepisów o nadawaniu cudzoziemcom polskiego obywatelstwa. No i ten projekt ustawy o imigracyjnej został w Niemczech już przyjęty przez Bundestag, i celem tej ustawy jest ułatwienie od 2020 roku przyjazdu do Niemiec cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej, pragnącym podjąć pracę. I gdy Bundestag już ostatecznie ochwali nowe prawo, urzędy pracy przestaną być zobligowane do preferowania przy obsadzaniu wolnych miejsc pracy obywateli niemieckich lub z innych krajów Unii Europejskiej. Wykwalifikowani pracownicy będą mogli przyjechać do Niemiec w poszukiwaniu pracy bez oferty od konkretnego pracodawcy, bo dotąd to było wymagane i także Krajowcy bez kwalifikacji będą mogli otrzymać wizę na 6 miesięcy w celu znalezienia miejsca, gdzie będą mogli zdobyć zawód. To oczywiście dotyczy osób bardzo młodych, poniżej 25 roku życia. Będą musieli udowodnić, że mają jakieś minimalne środki do utrzymania w wysokości 800 euro miesięcznie. No, jak na razie na niemieckim rynku pracy jest bardzo niewielu Ukraińców. Z badań w Fundacji Bertelsmana wynika, które tu są przytaczane przez Die Welt, że w 2017 roku do Niemiec przyjechało tylko. 853 fachowców z Ukrainy. A miejscu, miejsc pracy, które są do obsadzenia, ponieważ pozostają po prostu wolne przez cały czas, jest 1,2 miliony w Niemczech. I brak pracowników jest jednym z największych zagrożeń dla niemieckiej gospodarki i dobrobytu, pokreśla diwelt A więc walka od pracowników z Polską będzie z pewnością bezlitosna. I mamy ostatni temat. O którym donosi portal Politico, a mianowicie znów włoski wicepremier i minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini wszedł w spór z organizacjami pozarządowymi, które organizują akcje ratunkowe, jak to nazywają, na Morzu Śródziemnym, zazwyczaj przy samym wybrzeżu libijskim. Tym razem dwie organizacje, dwa statki zebrały. Imigrantów u wybrzeży Libii. Było to z jednej strony statek Proactiva Open Arms, to jest organizacja pozarządowa i następny niemieckiej NGO Sea Watch. I te statki, jeden miał na pokładzie 311 osób, drugi, nie wiadomo, polityko w każdym razie nie podaje tutaj żadnych liczb i oba, obie te organizacje złożyły wniosek do włoskiego rządu o pozwolenie na wpłynięcie do jednego z włoskich portów. No i reakcja Ministra Spraw Wewnętrznych Włoch i lidera Ligi Północnej była jasna. Salvini powiedział: I włoskie porty pozostaną zamknięte dla nielegalnych imigrantów. Będzie tak dziś, będzie tak jutro i będzie tak w dalszej przyszłości. Włoskie porty są zamknięte, napisał Salvini na Twitterze, a przemytnicy ludzi oraz ich wspólnicy wiedzą, że nasze porty są zamknięte. Stop. Napisał Salvini z wielkim wykrzyknikiem. No i y, w weekend te. Obie, obie organizacje w jakiś sposób zorganizowały sobie wyprawy na Morze Śródziemne. To jest zresztą w tej chwili już rzadkość, ponieważ zamknięcie większości portów przez większość krajów basenu Morza Śródziemnego doprowadziła do tego, że działalność tych organizacji została znacznie utrudniona i prawie ustała. No i oba statki wysłały zapytanie, nie tylko zresztą do włoskiego rządu, ale także do rządu Malty. I oba kraje, także Malta, od Mówiły zdecydowanie. No i teraz y, oba statki płyną w kierunku Hiszpanii, licząc na to, że lewicowy rząd Pedro Sancheza y, będzie bardziej otwarty na ratowanie migrantów i pozwoli im wpłynąć do jednego z hiszpańskich portów. Oczywiście y, ta, y, ten, y, ta trasa jest o wiele dłuższa i to będzie trwało kilka dni, zanim te statki dotrą. I oczywiście y, przeprawa jest o wiele bardziej ryzykowna, przez to. No, po prostu odległość jest dłuższa. No i jak podkreśla Politico, Francja, Hiszpania i Włochy w żaden sposób nie koordynują swojego, swoich akcji ratowniczych na Morzu Śródziemnym. I co więc chce Unia Europejska zrobić? Potrzebujemy odpowiedzi całej Europy na ten stan wyjątkowy. Jak twierdzi włoski rząd, tylko on postarał się o to, żeby dojść do jakiegoś porozumienia z Libijską Strażą Przybrzeżną, zawarł z nią umowę, i dzięki temu część imigrantów po prostu nie wybiera się w ogóle w drogę do Europy. No i oskarżył Francję, Hiszpanię i inne kraje, które także mają wybrzeże przy Morzu Śródziemnym, że nic nie robią w tym kierunku i wszyscy czekają tylko na odpowiedź z Brukseli. No i była, że była przewodnicząca parlamentu, Laura Boldrini, powiedziała agencji Ant Kronos, że te statki. Te, dwie statki, te dwa statki, Proactiva Open Arms i Sea-Watch 3 tak naprawdę stanowią prezent Boże Narodzenie dla Syalwini, ponieważ pozwolą mu jeszcze bardziej zaostrzyć politykę migracyjną. No i w zasadzie te dwa statki stanowią do tego bardzo dobry argument. I to był przegląd prasy zagranicznej na dziś i zapraszam na kolejny po świętach.